Gościem poranka wnet był kiedyś dziennikarz dzisiaj człowiek władzy Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dzień dobry, Dzień dobry. Panie Dzień dobry. Władzo. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak, ja pokornym sługom obywate posługą obywateli jestem bardzo władzy. Z danych na koniec grudnia wynika, że spadła liczba osób korzystających z programu Rodzina 500 plus, tak powiedziała szefowa resortu pracy. Dlaczego spadła? No, pierwszym i głównym powodem jest to, że poprawiła się zdecydowanie sytuacja na rynku pracy. Kiedy wprowadzany był program 500 Plus w 2016 roku, braliśmy pod uwagę dochody z roku 2014, dlatego że program startował na początku roku 2016. Teraz, gdy już ten pierwszy okres świadczeń, ten pierwszy ponad rok okres minął, i w 2017 roku ubiegali się ludzie o czy Polacy ubiegali się o świadczenia? Dochód był brany no, zgodnie z taką absolutnie logiczną zasadą z ubiegłego roku, czyli z 2016. Pomiędzy 2014 a 2016 wydarzyło się wiele na rynku pracy: zdecydowana poprawa, jeżeli chodzi o liczbę miejsc pracy, zdecydowana poprawa, jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzeń, i to jest główny powód, dla którego spadła liczba osób, które korzystają z świadczenia 500, ale również dokonaliśmy tutaj pewnej refleksji, nawet nie pewnej, tylko refleksji nad tym, co działało, co nie działało przez ten pierwszy okres czasu i zmieniliśmy, czy doszczelniliśmy ten system w ten sposób, by te osoby, które no nie były do końca uprawnione do pobierania tych świadczeń, z nich nie korzystały. Chodzi tu między innymi na przykład takie przypadki, kiedy ktoś rozlicza się bardzo prostymi, system, prostymi formami podatkowymi, ryczałtem czy kartą, Podatkową i mógł do momentu, kiedy my nie wprowadziliśmy tych zmian, my nie wprowadziliśmy tych zmian, podawać, że ma dochód zero, mimo że ma milionowe na przykład przychody, chodzi również o rodziców, którzy podawali się jako samotni, a wcale samotnymi nie byli. Chodzi również o przypadki tych osób, które z zagranicy to świadczenie pobierały, mimo tego, że mieszkały za granicą. Jak i o takie osoby, które mimo tego, że w trakcie od otrzymywania świadczenia miały jakieś dodatkowe dochody, to nie deklarowały tego. Prowadziliśmy narzędzia informatyczne, które teraz to sprawdzają. I to jest ta, ta, ten efekt, o którym Pan redaktor mówi, czyli dwie podstawowe rzeczy: poprawa sytuacji na rynku pracy i nasze działania. Do. Waszych działań. Efektywność programu 500 Plus jest jakoś analizowana. Wiemy, na co Polacy generalnie rzecz biorąc wydają pieniądze. Czy to jest ile osób, ile listów pan minister dostał z podziękowaniem za 500 Plus? Czy ja to jestem, tak jak mówiłem, tam robotnikiem tej, tej dobrej zmiany i tego programu 500. Tutaj splendor oczywiście na rząd i moją szefową, panią minister Elżbietę Rafalską, powinien być kierowany. Natomiast jeśli chodzi, jeśli chodzi o pytanie merytoryczne pana redaktora, to znaczy, czy my monitorujemy ten program? No to, tak jak wspomniałem wcześniej, monitorujemy, bo wprowadziliśmy duże zmiany od 1 sierpnia ubiegłego roku, czyli na ten nowy okres zasiłkowy, jak również patrzymy na to bardzo uważnie, czy program realizuje te trzy podstawowe cele, o których mówiła właśnie moja szefowa. Prezentując program w lutym 2016 roku w Sejmie, i to były trzy główne, trzy główne cele tego programu, czyli wzrost dzietności, równorzędne trzy cele. Wzrost dzietności, spadek zastraszająco wysokiego wskaźnika nędzy wśród polskich dzieci do programu 500, i inwestycja w rodzinę, inwestycja w kapitał ludzki, czyli rozumiem, to jest też to pytanie pana redaktora, czy dobrze Polacy wydają te pieniądze. I jak spoglądamy po tym półtora roku, czy już blisko dwóch latach, faktycznie to już prawie dwa lata. Na to, czy program realizuje te trzy podstawowe cele, no to ewidentnie widać, że realizuje. Tak? 403 tysiące urodzeń w roku 2017, wzrost o 20 tysięcy do roku 2016. I właściwie do programu 500, nikt nie marzył, że przekroczymy te 400 tysięcy urodzeń. Spadek ubóstwa skrajnego wśród polskich dzieci w okolicach, jeśli porównamy rok 2015 do 2017, 80%. Czyli ten wielki wstyd trzeciej RP, którym ja nazywam nędzę polskich dzieci, właściwie został w właściwie został, no, fenomenalny sposób zredukowany i wreszcie, jeżeli chodzi o te wydatki. Od samego początku mówiliśmy, że nie mamy tutaj zamiaru paternalistycznie decydować o tym, na co Polacy wydają te pieniądze, ponieważ uważamy, że najlepszymi przyjaciółmi dzieci są ich rodzice i co do zasady Polacy świetnie wydają te pieniądze. Oczywiście w, w pierwszym rzucie na odzież, obuwie to są badania. Które też robiliśmy z cebos ale, no bo wiadomo, że to po prostu są artykuły pierwszej potrzeby, ale również wy, 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 turystyka, edukacja, oszczędności dla tych, dla tych dzieci. Także to, to sprawia rzeczywiście, że no jak, jak spoglądamy na te trzy cele i oceniamy, jak to wygląda, że rzeczywiście ten program realizuje te cele. I te, dlatego szefowa czy właściwie szefowa pana szefowej czyli pani premier brata szydło zapowiedziała że od 2019 roku ten program 500 plus będzie rozszerzony też na pierwsze dziecko czy dobrze usłyszeliśmy czy nie to była wypowiedź powiedzmy luźna i w tej chwili po, tym, po tej ocenie tego programu, którą dokonaliśmy i tej ewaluacji, o której wspomniałem, na ten drugi okres świadczeniowy, nie ma absolutnie żadnych planów zmiany tego programu, jeżeli chodzi o te podstawowe kotwice, czyli 500 nieopodatkowane na każde drugie i kolejne dziecko bez kryterium dochodowego, na pierwsze dziecko z kryterium dochodowym do 18 roku życia. I w tej chwili nie ma prac w rządzie, nie ma mowy o tym, by. Te kotwice programu y, zmieniać, tak jak wspomniałem, y, y, dlatego, że jak spoglądamy i oceniamy, jak program realizuje te trzy cele, które postawiliśmy przed nim, to y, to y, on je realizuje. A czy takie propozycje, bo Jedna z partii opozycyjnych zgłosiła taki projekt likwidacji 500 plus i zamiast tego coś, co nazwała aktywną rodziną, czy te pomysły są analizowane, patrzy, czy w ministerstwie patrzy się, czy jest coś racjonalnego w takich pomysłach? Znaczy oczywiście, że są analizowane. Natomiast jeżeli pije pan do, do propozycji nowoczesnej tego aktywnego. To się nazywa aktywna rodzina. aktywna rodzina. No to tam, ja miałem kiedyś przyjemność rozmawiać z przedstawicielem nowoczesnej, gdzieś nawet publicznie, na temat tego programu i też zaglądałem na stronę i go analizowałem. On jest po prostu kompletnie intelektualnie nieprzemyślany. To, są, to jest pewna. To jest pewna bym powiedział, eufemistycznie no jakaś taka podprogowa czy świadomościowy jakiś taki, powiedzmy, jakiś taki tok myślenia, natomiast kiedy się pyta i ogląda szczegóły, no to chociażby tak. Jeżeli Nowoczesna mówi, że ma to być, mają to być pieniądze, które są adresowane do tych rodzin, w których co najmniej jeden z rodziców pracuje, i co do zasady mają być to ludzie, którzy, jeżeli nie pracuje, no to wtedy pomoc społeczna, no to ja od razu pytam. No dobrze, ale czy droga nowoczesna zastanowiła się nad tym, jakie koszty administracyjne szłyby w ślad za tym, no bo jeżeli mielibyśmy właściwie co miesiąc tak naprawdę chyba sprawdzać i monitorować, czy ktoś pracuje, czy nie pracuje. Ktoś by musiał deklarować, czy to musieliby urzędnicy sprawdzać? W jaki sposób to rozstrzygnąć? Druga kwestia to są, to są właśnie te, te techniczne rzeczy. Jeżeli jest samotny rodzic z, z dziećmi, to przyznawać czy nie przyznawać? Jeśli przyznawać, to w takim razie pytanie, czy ludzie nie byliby bardzo skłonni do tego, żeby nie legalizować swoich związków, bo wszyscy chcieliby być samotni, żeby otrzymywać. Jeżeli tak, to dlaczego w takim razie dyskryminowalibyśmy małżeństwa w takim kontekście? Jest szereg takich pytań. Wreszcie kolejna. Na kwestia. Pytanie, czy jeżeli oni mówią tak, że to są świadczenia dla pracujących, a ci, co nie pracujący, to znowu do pomocy społecznej. Czy to intelektualnie się spina? Dlaczego ludzie znowu mieliby chodzić do pomocy społecznej i tam otrzymywać świadczenia? Właśnie przełomem programu 500+, i taką zmianą aksjologii jest jego powszechność i zaopatrzeniowość i też zaufanie do obywateli i taka przeświadczenie państwa o tym, że państwo powinno wspierać ludzi ze względu na to, że oni wychowują potomstwo, bo to się nam jako wspólnocie opłaca. Te pomysły abstrahują od tego, sposobu myślenia i wydaje mi się, że są, że są dość mało poważne. Ale czy z poprzedniej odpowiedzi pana ministra można wywnioskować, że nie ma rozważanego pomysłu, żeby 500 plus objęło też pierwsze dziecko? Ono obejmuje pierwsze dziecko. Ale tak na tej samej zasadzie co drugie, trzecie i czwarte, czyli bez biurokracji po prostu pierwsze dziecko 500, drugie dziecko 500. Znaczy szacunek tego efektu, żeby objąć wszystkie dzieci pierwsze, również świadczenie 500, plus, to jest dodatkowe 18 miliardów złotych. Pierwsze pytanie, jakie się w tej kwestii jawi, to jest, czy budżet długoterminowo Poradziłby sobie z obciążeniem rzędu 42 miliardów, bo w tej chwili 24,5 mamy zaplanowane na 2018. Czy budżet poradziłby sobie z takim obciążeniem? I to jest pierwsze pytanie, i pytanie też takie, czy Polacy. Wierzyliby, że ten program jest na bardzo długo, jeżeli by to było takie duże obciążenie dla, spore obciążenie dla budżetu. Drugie pytanie, które od razu, czy to by było racjonalnie i rozsądnie wydane pieniądze? Bo jak spoglądamy na te trzy cele, który, o których mówimy, to program w tej chwili jest idealnie skalibrowany, ponieważ to, że mamy kryterium dochodowe na pierwsze dziecko, y, powoduje, że realizujemy ten cel pod tytułem y, redukujemy ubóstwo wśród najmłodszych Polaków, bo na pierwsze dziecko otrzymują każdy, kto. Nie, kto nie spełnia tego kryterium. Natomiast jeżeli spoglądamy na literaturę przedmiotu i badania, to widać, i tutaj mówię o tym celu pronatalistycznym, że decyzja o pierwszym dziecku, o pierwszym dziecku decyzja nie jest decyzją natury ekonomiczną stricte. Jest to bardziej kwestia pewnego, nie, nie wiem, światopoglądu, możliwości, decyzji. Dopiero przy drugim dziecku, jak pan decyduje się, panie doktorze, na ewentualnie drugie, albo Polacy decydują, to biorą pod uwagę pieniądze. I z tej perspektywy program jest idealnie skali Skalibrowany. Wreszcie trzecia kwestia. Program jest też idealnie skalibrowany z punktu widzenia wyzwania demograficznego numer jeden, jakie stoi przed Polską, czyli tego, żeby zmienić dominujący model rodziny 2 plus 1 w Polsce 54% rodzin, które wychowuje dzieci w Polsce, ma tylko jedno dziecko, staliśmy się krajem jedynaków, na model 2 plus 2 albo więcej. A pan minister? Pan minister, pan minister pyta, pan, ile pan minister ma dzieci. Pan minister ma pięcioro dzieci. Czyli zna Pan na własnym przykładzie efektywność programu 500, plus? No, yy, tak, wła na, własny, i, i na, własnym, na własnym przykładzie. Choć tutaj akurat dwoje dzieci, no jedno już jest dorosłe, drugie zaraz będzie dorosłe. Na pierwsze nie pobieram, więc to, bo ktoś pewnie zaraz podliczy. a ten marczuk bierze 2,5 tysiąca. Nie, no, Ja zresztą w oświadczeniu majątkowym to wpisuję, bo to uważam, że że to y, można wpisywać, nie, nie, nie wiem jak to jest prawnie, ale wpisuję, dlatego że nie mam powodu, dla którego miałbym się wstydzić, że korzystam z świadczenia 500+, otrzymuję co miesiąc 1500 zł, do kwietnia, od kwietnia będę otrzymywał 1000 zł. I posługuje się pan kartą dużej rodziny. Tutaj też jakaś rewolucja ma nastąpić, ma wejść w życie prawdziwy e-dokument dostępny na telefonie. Nie, już szedł, panie doktorze. Już już szedł. Szedł. Tak jest. Znaczy, od stycznia uruchomiliśmy ten e dokument, e -dokument. E -dokument. E -dokument. i to jest rzeczywiście pierwszy e-dokument. Ja tutaj pan nawet mogę zaprezentować w smartfonie. Może pan, od właśnie zrobiliśmy teasera. Znaczy, aktualizację od 6 lutego i już można kciukiem się i pinem logować do tej aplikacji. I uwaga, jeżeli pan wchodzi na ten MKDR, tak tu to pokażę, się nazywa. bo tu mamy A, nawet kamerę. To jest, tak. No, to jest kamera. I proszę, uwaga, uwaga, uwaga. uwaga, Premiera w Radio Wnet: jak minister stuka na swoją podobiznę, to pojawia mu się karta Dużej Rodziny. Jest to pierwszy w Polsce e-dokument, którym można się posługiwać. Wszędzie, jeżeli jedzie się pociągiem, robi się zakupy, nie wiem, chce się uzyskać zniżkę w Parku Narodowym czy w jakiejś innej. W jakiejś, innej, w jakiejś innej placówce, która honoruje kartę Dużej Rodziny. Na przykład na Orlenie wynegocjowaliśmy teraz zniżkę 8 groszową na litr paliwa. Tam się. Tak, ale posługując się zwykłą kartą Dużej Rodziny też dostajemy 8% zniżki? Oczywiście, znaczy tylko że nie musimy mieć plastiku już w tej chwili. Ale nie? z plastikiem też dostajemy. Z plastiku oczywiście też dostajemy. Jakbym pokazał, kupując dzisiaj benzynę na Orlenie, kartę Dużej Rodziny, to. 8 dost... grosz. 8 groszy na litrze. 8% procent. groszy na jednym litrze. Osiem groszy na czyli jednym litrze. Pięć zł. i Ale i 2 oprócz tego mamy tutaj liczby. też w, w MKDR całą rodzinę swoją, czyli możemy sobie, jeżeli na przykład nie wiem, jedziemy z dzieckiem w pociągu, to nie musimy już pamiętać, żeby dziecko miało, miało swoją kartę, Proszę, tutaj jest karta mojej tośni. Co więcej, ta aplikacja MKDR, jak jedziemy na przykład sobie gdzieś na ferie albo gdziekolwiek indziej. To ma też taką, taką, ma też taką formę, że znaczy ma też taką użyteczność, że pokazuje nam geolokalizację zniżki. Gdzie Pan panie redaktorze mieszka? Jakby pan mógł zdradzić? Okolice przynajmniej. Warszawa Saska Kępa. Saska Kępa, proszę bardzo, idziemy do Saskiej Kępy. Idziemy jesteśmy. po mapie Google, oczywiście tak. jesteśmy. Czytamy się, blisko. co jest na Saskiej Kępie. Bo I okazuje się, że nic. No, okazuje się, że dużo jest. Proszę bardzo. Tu na przykład mamy agencję numer 4134 Banku Polskiego i mamy zniżkę tam, i opis tej zniżki od razu. Czyli pokazuje nam generalnie, co na Saskiej Kępie, co na Saskiej kępie. Tu mamy na przykład Orlen. O, widzi pan? Tam był tak. tam pan był. Jest, proszę bardzo, rabat, no tutaj 8, 8 groszy, ale też również, i to w kontekście zakazu handlu, 20% na zakupy produktów gastronomicznych. Także jak pan doktor zajedzie następnym razem na Orlen i będzie chciał coś zjeść, to A to jeszcze... się firmy zgłaszają do tego, tak? To znaczy... No my to aktywnie robimy, ponieważ w 2017 roku przekazaliśmy od stycznia, i tutaj też taki zarzuty zawsze, że ten rząd PiSu, taki zamknięty, centralistyczny, nieotwarty, przekazaliśmy organizacji pozarządowej, Związkowi Dużych Rodzin 3+, chociaż to oczywiście było na zasadzie otwartego, otwartego konkursu, akwizycję partnerów biznesowych do karty. Czyli my mówimy tak, my wam zapłacimy, NGO-sie, kiedy dowieziecie nam odpowiednią liczbę partnerów w roku, i zapłacimy Wam na zasadzie takiego success fee, czyli ekstra premii, jeżeli, jeżeli dacie, jeżeli. A to mogą się i sklepy zgłaszać pojedyncze i... Wszyscy się mogą zgłaszać. Księgarnie, wszyscy wszyscy którzy... Którzy mogą się zgłaszać, którzy chcą dać zniżki. Natomiast my, ponieważ, no tam. Był pewien falstrat z tą kartą dużej rodziny, że były te zniżki, no takie powiedzmy sobie yy, różne, choć ja szanuję wszystkich partnerów biznesowych, którzy do tego przystępują. My sobie zachowaliśmy prawo, że akceptujemy to, czyli nie może ktoś przyjść i robić sobie yy, no, CSR-u, czyli takiego, że, że jest dobry, kiedy daje na przykład procent zniżki, tak, czy 1% zniżki. My mówimy, że tutaj panujemy nad tym procesem i robi to dla nas NGOs, czyli jeździ po całej Polsce i... Szuka tych partnerów biznesowych, dostaje za to publiczne pieniądze, ale pod warunkiem, że określony wynik, określony wynik zrealizuje i, i w ten sposób odbywa się, odbywa się w tej chwili zaciąganie tych partnerów. W 2017 roku, kiedy przekazaliśmy to NGO-sowi, E, o 350%, więcej, o 350 więcej partnerów e, biznesowych e, udało nam się do projektu e, zachęcić, niż było to w roku 2016. A kto, a kto stworzył aplikację? Aplikację za publiczne pieniądze stworzyła dla nas PWPW. No i ta aplikacja, tak jak mówię, ma tę użyteczność, czyli pierwszy w Polsce dokument w pełni, w pełni kompatybilny dla, dla wszystkich partnerów. A bezpieczeństwo danych plus geolokalizacja. Absolutnie stuprocentowe bezpieczeństwo ze względu na to, że to jest system, który jest monitorowany i system, który jest no, podlega pełnej, pełnej kontroli tutaj. A w jaki sposób taką aplikację można pobrać? W sklepie Androida i sklepie y, iOS, I, czyli I w jaki sposób tam się człowiek y... identyfikuje. Trzeba złożyć wniosek o to, jeżeli ktoś ma już kartę plastikową, to trzeba złożyć wniosek o to, żeby mu taką aplikację MKDR Ale wydano wniosek... w gminie. W gminie. A w gminie. pójść do gminy. Nie, 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 można to zrobić oczywiście przez internet. My tutaj jesteśmy, jeżeli chodzi o Ministerstwo z... Rodziny, zgłosić wniosek procentowo zdygitalizowanie. Gmina wyśle SMSem, gmina wyśle SMS-, gmina wyśle SMS hasło, takie pierwsze i, I wpiszemy sobie w aplikacji numer karty na, na, na górze, a później to hasło z SMS-a i w tym momencie jesteśmy już po ściągnięciu aplikacji użytkownikami takiej aplikacji. Później możemy sobie zrobić tak jak mówiłem. Jednorazowy pin czterocyfrowy bądź kciukiem do, do aplikacji się od razu e, aktywować. Można to zrobić przez internet. Jak się wejdzie na empatia mrpipsgov.pl na taki portal no, w Google trzeba wpisać, portal usługowy Empatia, to wykorzystując profil zaufany z banku można e, online złożyć sobie ten wniosek o, o to, żeby to, żeby nam ta M-karta e, czy żeby tę aplikację sobie, sobie aktywować. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku WNET. Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, był gościem Poranka WNET. I żona ma taką samą? ona ma taką samą i dzieci też oczywiście mają swoje. I to w swoje. ramach jednego zgłoszenia? W ramach jednego zgłoszenia małżonek dla współmałżonka ma i wszystkie dzieci. Współmałżonek dla pierwszego małżonka i wszystkie dzieci, a dzieci mają swoje. Także to też jak dzieci pójdą do sklepu i pokazują taką kartę w smartfonie, to myślę, że to jest też dla nich frajda. Dziękuję za wizytę w Poranku w net i wyjaśnienia. Bartosz, Mar Bartosz Marczuk był gościem Poranka w net na zegarze. Godzina 8.35.